Albowiem wtedy chwilą ciszy uczcić tych członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, a także osób z nim współpracujących, którzy odeszli między dzisiejszym a poprzednim walnym zebraniem. Nie jestem w stanie wymienić ich wszystkich, ale wymienię kilka. Świętej pamięci Maria Błaszczów, świętej pamięci Janusz Kapuściński. Była z nami rok temu, jak pamiętamy, na pięknej, wspaniałej konferencji poświęconej hołdzie wielkości Szafera. Była pani Anna Tomaszewska, córka pana profesora Szafera. Dzisiaj już jej nie ma wśród nas, ale byliśmy i żegnaliśmy ją w Krakowie. Odszedł także najstarszy syn pana profesora Szafera i też na pogrzebie była reprezentacja z Mielca. Odszedł wreszcie znany części lotniczej naszego środowiska w świętej pamięci Zdzisław Żołk, pilot doświadczalny, także konstruktor. Cześć ich pamięci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na naszym ekranie proszę Zbyszku, pokaż porządek obrad. A teraz poproszę Wannę, członków Wannego, a jeżeli poproszę, to jeszcze przywitam zacnych gości, wymienię też nie wszystkie, ale kilku z nich. Witam serdecznie panią Joasię Rębisz, członka zarządu powiatu. Dobrego druga Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Witam serdecznie radnych w postaci Józefa Zaserskiego, członka zarządu naszego towarzystwa. Witam radnego Józefa Smacznego. Witam panią dyrektor Joannę Kruszyńską. Witam serdecznie panią Jolantę Strykarz, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Witam pana dyrektora Zdzisława Nowakowskiego. I wreszcie witam witam wszystkich Państwa, członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej i pozostałych zaproszonych gości. Pozwólcie Państwo, że zaproponuję na przewodniczącego dzisiejszego zebrania, bo jestem przekonany, że poprowadzi jak rok temu sprawnie i szybko, kolegę Józefa Witka. I bardzo bym prosił o ci, którzy mają mandat w ręku, o podniesienie i przegłosowanie tej kandydatury. Ktoś liczy? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zebrani członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej jednomyślnie powierzyli prowadzenie dzisiejszych obrad walnego zebrania członków Towarzystwa koledze Józefowi Witkowi. Bardzo proszę, Józiu, o kontynuowanie. Dzień dobry Państwu, dziękuję serdecznie za wybór, za zaufanie. Być może przez ten rok nie straciłem na tyle kondycji, żeby nie poprowadzić podobnie w tamtym roku zebrania. Postaram się w miarę sprawnie, na miarę swoich możliwości poprowadzić tak, abyście Państwo byli usatysfakcjonowani i żeby wynieść z tego zebrania jak najwięcej korzyści, a samo zebranie, żeby dało kolejny mocny impuls do dalszego rozwoju Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej i naszego kochanego miasta Mielca. Proszę Państwa, przystępujemy do powołania Komisji Uchwał i Wniosków oraz protokolanta walnego zebrania. Czy są propozycje co do kandydatów Komisji Uchwał i Wniosków?
ja może. Proszę bardzo. Zgłaszam kandydatury dla pana Andrzeja Kopularza, pana Janusza Wiedzina i pana Zbigniewa Kupieckiego. Ale z reguły to bywało, że właśnie komisje były trzyosobowe, ale jeśli by ktoś z państwa z sali podał, to bardzo proszę. Nie ma kandydatów z sali, to bardzo proszę o przegłosowanie. Kto z państwa jest za takim składem komisji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymały się dwie osoby, a więc ponieważ wszystkie te nasze decyzje, uchwały podejmujemy zwykłą większością głosów, więc gratuluję kolegom i życzę miłej pracy. No, prosiłbym o wnikliwe wsłuchiwanie się wystąpienia, żeby można było odpowiednim wnioskiem na koniec przedstawić i uchwały. Protokolanta wybierzemy teraz walnego zadania. Kto zgłasza jakieś kandydatury? Czy ze sali ktoś jest jeszcze podawany do... Nie ma. W związku z tym przegłosujmy może tą kandydaturę. Proszę bardzo, kto za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę państwa, to bez tego pani Jolanta przeszła jednomyślnie i bardzo proszę, zapraszam tutaj jak zawsze. Proszę państwa, przystępujemy teraz do kolejnego punktu sprawozdania zarządu Towarzystwa Mieszkańców Ziemi Mieleckiej z działalności w okresie ostatniego roku między ostatnim żadnym zgromadzeniem. Przypominam, że odbyło się 13 lutego 2016 roku. I bardzo proszę pana przewodniczącego, który przedłożył w imieniu zarządu towarzystwa sprawozdanie. Pan prezes Janusz Kojecki, proszę. Czy dobrze mnie słychać? Dobrze, tak. Będę się starał mówić krócej niż rok temu, zdecydowanie krócej. Proszę państwa, zarząd pracował przez cały niemalże rok. 17 osób w tym składzie. Zarząd odbył w roku ubiegłym 7 posiedzeń ze średnią frekwencją około 60% i zbierał się średnio co półtora miesiąca. Pomiędzy posiedzeniami zarządu zwoływane były posiedzenia prezydent zarządu jako organu wykonawczego zarządu pracującego w trybie ciągłym na bieżąco. Prezydium składało się z 8 osób. W sumie prezydium zarządu odbyło w ubiegłym roku 5 posiedzeń. Średnia frekwencja na posiedzeniu prezydium zarządu wynosiła 75%. W sumie praktycznie raz na miesiąc spotykał się zarząd lub jego organ wykonawczy prezydium zarządu. Wszystkie posiedzenia poprzedzane były agendami przygotowanymi głównie przez prezesa zarządu, zarówno dotyczącymi posiedzeń prezydium zarządu, jak i zarządu oraz były protokołowane, a protokół rozsyłany wszystkim członkom zarządu. Na posiedzenia zarządu zapraszani byli członkowie pozostałych organów statutowych towarzystwa, a więc Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Towarzyskiego i czasami, chociaż nie za często, z tych zaproszeń korzystali. Pracę zarządu wspomagała bardzo skutecznie główna księgowa towarzystwa, koleżanka Karolina Gruszewska, posiadająca pełne uprawnienia księgowo-rachunkowe i zatrudniona jest w oparciu o umowę zlecenia. Nie było więc żadnych kłopotów z obsługą rachunkowo-bankowo-księgową towarzystwa. Zarząd pracował konstruktywnie w oparciu o plany i projekty, które znalazły się w prowizorium budżetowym na rok 2016 uchwalonym przez zarząd w dniu 11.12.2015 opartym na statucie oraz na uchwale Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Członków z dnia 11 lutego ubiegłego roku.
Z ważniejszych programów i projektów merytorycznych realizowanych przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Gnieźnej wymienię kilka. Najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem publicznym realizowanym niemalże przez 9 miesięcy był projekt Pieczęć Zasług Obywatelskich Sigillum Merite Civilis, a więc razem na rzecz wybitnych postaci ziemi mieleckiej w ramach wygranego przez Towarzystwo Ogólnopolskiego Konkursu Wspólnotowego ogłoszonego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Polityki Społecznej i dla realizacji tego bardzo złożonego, wieloaspektowego zadania publicznego zarząd wyłonił specjalny zespół zadaniowy. Proszę sobie wyobrazić, że w tym projekcie fizycznie uczestniczyło ponad 1100 osób i głównie była to młodzież szkolna. 700 osób z tych 1100 to była młodzież szkolna. Młodzież szkolna, zarówno młodzież gimnazjalna, jak i młodzież ze szkół ponadpodstawowych miasta Mielca. A pośrednio mogę powiedzieć, że poprzez środki masowego przekazu wiele tysięcy mielczan i mieszkańców powiatu mieleckiego było na bieżąco informowane o przebiegu tego wspaniałego projektu. Zwieńczenie tego projektu, jak pamiętamy, było wręczenie w przeddzie Święta Niepodległości przed tradycyjnymi niepodległościowo-patriotycznymi śpiewakami w Pałacyku Oborskich z udziałem władz samorządowych województwa podkarpackiego, z udziałem pana marszałka Władysława Fortyla, z udziałem przedstawicieli powiatu mieleckiego z panią Marią Napieracz, a także gminy miejskiej Mielca w osobie pana prezydenta Jana Myśliwca i także kilku członków Rad Powiatu oraz Rady Miejskiej. Wzięli w nim udział członkowie instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, szkół. Zwieńczeniem tego projektu publicznego było wręczenie medali oraz statuetek pierwszym dwóm laureatom, nieżyjącemu błogosławionemu księdzowi Romanowi Sitko oraz wieloletniemu prezydentowi miasta Mielca Januszowi Chodorowskiemu. Przypomnę także, że w ramach tego projektu udzieliliśmy grantów 5 laureatów tzw. mini-inicjatyw wybranych i sfinansowanych przez Towarzystwo. Laureatami tych inicjatyw zostali, warto to przypomnieć, Odrodzony Mielec za przepiękny mural dedykowany patronowi Towarzystwa profesorowi Władysławowi Szatarowi na osiedlu imieniem profesora. Mielecki Uniwersytet III wieku za nakręcenie filmu o wybitnej postaci mieleckiej ziemi panu Jerzy Kazanie. Koło Caritas przy Zespole Szkół Technicznych za zorganizowanie niezapomnianej konferencji dedykowanej wybitnej postaci ziemi mieleckiej wielkiemu Polakowi i patriocie inżynierowi Andrzejowi Kędziorowi. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia błogosławionego księdza Romana Sitki w Mielcu, Ekonomik Mielec, za zorganizowanie ruchomej wystawy poświęconej błogosławionemu księdzu Romanowi, patronowi szkoły. I wreszcie Stowarzyszenie Przesławski Krąg w Przesławiu za zorganizowanie spotkania z poezją wybitnego poety ludowego Stanisławem Harlą. Program Pieczęci Zasług Obywatelskich został zrealizowany przy dalece idącemu i solidarnemu wsparciu pana starosty mieleckiego Zbigniewa Tymuły oraz prezydenta miasta Mielca, pana Daniela Kozdęby, przy wydatnej pomocy ze strony dyrekcji szkół gimnazjalnych. Tutaj duże podziękowania składam pani dyrektor Teresie Lechocińskiej, dyrektorowi gimnazjum nr 4, a także dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie pani dyrektor Marcie Mysonie, panu dyrektorowi Mariuszowi Wojciechowskiemu, panu dyrektorowi Zbigniewowi Witkowi. A także podziękowanie składam wybitnym wykładowcom mieleckim, pani magister Małgorzacie Ciejka, panu magistrowi Januszowi Haliszowi, panu doktorowi Jerzemu Skrzypczakowi, panu doktorowi Włodzimierzowi Gąsiowskiemu, pani doktor Jolancie Witek oraz panu magistrowi Józefowi Witkowi. Pragnę w tym miejscu podziękować w sposób szczególny realizatorom przedmiotowego zadania zespołu zadaniowego wyłonionego, jak już wcześniej wspomniałem, przez Zarząd Towarzystwa.
Szczególnie podziękowania składam Zbigniewowi Wicherskiemu, wiceprezesowi Towarzystwa, Andrzejowi Kobylarzowi, skarbnikowi Towarzystwa i Teresie Orczykowskiej, wiceprezes Towarzystwa, bo to dzięki ich wyjątkowemu zaangażowaniu projekt ten zakończył się dużym sukcesem. Jego echa wybrzmiewają do dziś, zbierane są także pierwsze jego plony. Proszę Państwo, że zacytuję tutaj list, jaki otrzymałem od pani prezes Czerkaskiego Okręgu, pani Józefy Krzak. Nie wiem, czy jest dzisiaj na spotkaniu. Bardzo serdecznie witam panią, pani Józefę. Muszę powiedzieć, że wzruszył mnie ten pański list i pozwolę go sobie odczytać, bo chcę się z nim podzielić z Państwem. Pani Józefa Krzak pisze: podziwiam pana aktywną działalność w Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej i dla Ziemi Mieleckiej. Uczestnictwo w Szkole Liderów Miasta Mielca na pewno przyniesie jeszcze większe zaangażowanie pana w działalności społecznej. Ja muszę panu przekazać, że w Przedkrowiu już widoczne są pozytywne skutki projektu grantowego o parecie Stanisławi Hadli, o którym wspomniałem przed chwilą. Biblioteka Publiczna i Biblioteka Szkolna Gimnazjum w Przedkrowiu ogłosiły wspólny konkurs plastyczny na podstawie wierszy Stanisława Hadli dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Udostępniłem im wszelkie materiały, zdjęcia i skany dokumentów oraz dekoracje, które przygotowałem w związku z realizacją projektu Pieczęć Zasług Obywatelskich. Prowadzone są też rozmowy o konkursie poezji Hadli w tym roku. Rozmawiam też z innymi szkołami w gminie, by nasze stowarzyszenie robiło podobne spotkania, jak to miało miejsce w Szkole Podstawowej w ubiegłym roku w Czesławiu, z uczniami klas starszych o życiu i poezji Stanisława Hadli. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za to, co pan robi, zarówno dla Towarzystwa, jak i dla Ziemi Mieleckiej, podpisała Józefa Krzak, prezes Stowarzyszenia Przedsławskich. Bardzo dziękuję pani Józefa za te ciepłe słowa. Podobnie, w bardzo pozytywnym tonie wypowiadał się o działalności zarządu i całego Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej były wieloletni prezes zarządu Towarzystwa, obecny tutaj razem z nami pan Jerzy Kazana, podczas wspomnianej wyżej promocji filmu o nim zrealizowanego przez Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pan Jerzy to także postać wybitnie zasłużona dla Ziemi Mieleckiej. O tym nie muszę Państwu przypominać. Takie oceny to najsilniejsze motywacje. Motywacje dla zarządu i realizatorów zrzeszonych w poszczególnych grupach, klubach, cały ubiegły rok w ramach tak zwanego roku szaferowskiego, które towarzystwo ogłosiło 130. rocznicę urodzin naszego wybitnego patrona. I z tej okazji odbyło się wiele imprez, z których godne przypomnienia są kwietniowa ogólnopolska konferencja Hołdzie Wielkiego Szafara, o której już wcześniej mówiłem, zorganizowana przez Nadleśnictwo Mieleckie. Pan nadleśniczy Hubert Sobiczewski zaprosił towarzystwo do udziału w przygotowania oraz przebiegu tej jakże pamiętnej dwudniowej konferencji z udziałem władz miasta i powiatu, władz instytucji organizacji leśniczych z całej Polski, a także wielu przedstawicieli świata nauki. Do dziś wspominamy tę znakomicie zorganizowaną konferencję z udziałem świętej pamięci córki pana profesora, pani Anny Tomaszewskiej, w której pogrzebie w styczniu bieżącego roku uczestniczyła wspólna delegacja Nadleśnictwa i Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Zwieńczeniem roku szaferowskiego była uroczysta sesja Rady Miejskiej zorganizowana w październiku ubiegłego roku przez Towarzystwo z inicjatywy oraz przy wydatnej współpracy pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Mariana Kokoszki, członka naszego Towarzystwa. Odbyła się ona, jak pamiętamy, w sali królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu, w której udział wzięli wszyscy radni miejscy, zaproszeni przedstawiciele instytucji publicznych miasta Mielca i powiatu, a także goście z Warszawy z panem profesorem doktorem habilitowanym inżynierem Andrzejem Grzywaczem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który miał w młodości rzeczony kontakt z profesorem Władysławem Szaferem. W tym miejscu pragnę publicznie w obecności Państwa wyróżnić członka prezydium zarządu, przewodniczącego sekcji turystycznej Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, kolega Janusza Wyzinę, za szczególne zaangażowanie w przygotowania dotyczące imprez związanych z rokiem szaferowskim. Dziękuję Ci. Teraz jeszcze w kilku zdaniach powiem Państwu o ważniejszych zadaniach, które realizowały poszczególne kluby, sekcje czy grupy.
I tak klub środowisk twórczych uczestniczył, który prezentuje z powodzeniem koleżanka Jadwiga Klaus, byli widoczni podczas takich imprez jak Światowe Dni Młodzieży, Dni Mielca, Dożynki Powiatu Mieleckiego, na wystawach zbiorowych, indywidualnych, na plenerach, wycieczkach, comiesięcznych spotkaniach. Jak pamiętamy, rok 2016 był dla Klubu Środowisk Twórczych rokiem jubileuszowym. We wrześniu ubiegłego roku obchodziliśmy bardzo uroczyście 35. rocznicę powstania i działalności klubu. Z okazji tego dostojnego jubileuszu w gronie znakomitych gości z władz miasta, powiatu, dyrektorów ośrodków kulturalnictwa i okolicznościowe koszulki zasponsorowane przez starostów powiatowych w Mielcu, a klub otrzymał przyznaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego zespołową nagrodę pieniężną. Srebrnym krzyżem zasługi przyznanym przez prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek zarządu za zasługi za długoletnią i aktywną działalność na rzecz kultury wyróżniono Józefę Krzak, z nami obecny. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. A oznakę zasłużony dla kultury polskiej przyznanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana premiera Piotra Glińskiego pan starosta Zbigniew Tumuła wręczył następującym członkom klubu środowisk twórczych: pani Marii Kozioł, pani Marii Zapolskiej, panu Janowi Drewsowi, panu Stanisławowi Szęszołowi, panu Marianowi Pietruszce i panu Tadeuszowi Płeszce. Innym znaczącym akcentem w działalności klubu środowisk twórczych był drugi finał przeglądu kultury mieleckiej z nurtem Wisłowi, Szaferowi, Wczoraj i Dziś, który miał miejsce w Przecławiu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przecławski Krąg, przy czynnym zaangażowaniu finansowym starosty powiatu mieleckiego pana Zbigniewa Tymury. Na wystawie zgromadzono 66 prac, były to obrazy, olejne, rysunki, rzeźby i inne. Także płaskorzeźby, także rzeźbione w styropianie, wykonane przez twórców z Klubu Środowisk Twórczych, a także twórców z gminy miasta Przecław. Twórcom rzeszonym Klubu Środowisk Twórczych życzą dalszych artystycznych sukcesów, realizacji planów zdrowia i szerszej pomyślności. Teraz krótko o klubie miłośników lotnictwa. Najważniejsze imprezy realizowane przez ten klub. Otóż były to 6 spotkania lotniczych pokoleń. Odbyły się w przeddzień Święta Lotnictwa obchodzonego 28 sierpnia ubiegłego roku. Jak pamiętamy, wypełnione po brzegi sali kinowej Narodowego Centrum Kultury w Mielcu rzucała się w oczy wielopokoleniowość uczestników. Lotnicza Braci Mielca to jedna wielka rodzina, chociaż rozsiana po całym świecie i w prezentacji, którą zatytułowanej Droga Rozwoju od Centralnego Okręgu Przemysłowego tutaj wielokrotnie czytaj do dziś, wygłoszonej przez docenta doktora habilitowanego Włodzimierza Adamskiego z Mielca, wiceprezesa Promlotu, obecnego tu dzisiaj z nami. Nawiązywała ona do 80. rocznicy rozpoczęcia prac nad tworzeniem w przedwojennej Polsce Centralnego Okręgu Przemysłowego. Pokazano nie tylko genezę i okoliczności powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, ale także jego powojenną ewolucję, koncentrując się głównie na zmianach, jakie dokonały się po zmianie systemu politycznego i ekonomicznego w kraju po roku 1890 i dokonują się do dziś. Wręczono wyróżnienia Dada. Przypomnę, że otrzymali ją dr inżynier Wojciech Potkański, magister inżynier Janusz Michalcewicz, a tablicę medal otrzymał Marek Dykas, prezes dynamicznie rozwijającego się Euroklubu w Tuszowie Narodowym, a tablicę medal otrzymała także grupa Spotters, mielecki portal lotniczy, promujący mieleckie lotnictwo. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować kolegom z Promlotu, na czele z panem prezesem Kazimierzem Szaniackim, którego bardzo serdecznie witam i pozdrawiam, współorganizatora 6. spotkania lotniczych pokoleń, za życzliwą i konstruktywną współpracę, która zaowocowała dużą, wielopokoleniową frekwencją oraz bardzo interesującą prolekcją wspomnianą już przeze mnie autorstwa docenta doktora habilitowanego inżyniera Włodzimierza Adamskiego. Laureatom w konkursach automatycznie lotnicze wręczono nagrody i wyróżnienia literackiego na skrzydłach Detala, plastyczno-fotograficznego samolotu w obiektywie i palecie farb. Przy okazji Dnia Dziecka Klub Miłośników Lotnictwa zorganizował zawody latawcowe Niebo Pełne Laureatów, w której to imprezie wzięło udział ponad 80 dzieci szkół podstawowych.
Dzieci prezentowały własnoręcznie wykonane latawce na wystawie statycznej, gdzie oceniana była staranność wykonania, zdobienie latawca oraz podczas pokazu w locie i efekty specjalne wykonane w powietrzu. Dalej, spotkania tych, co otworzyli samolotem 18 dromady. Pamiętne spotkanie, na którym niestety nie był obecny główny jego bohater, magister inżynier Józef Oleksiak, z powodu ciężkiej choroby swojej żony, której niestety także już nie ma wśród nas. I wreszcie spotkanie z seniorami Mieleckiego Lotnictwa, które zorganizował prezes Klubu Miłośników Lotnictwa Zbigniew Wicherski w grudniu ubiegłego roku. Było to spotkanie z mechanikami, z pilotami, na których prezentowali oni swoje ciekawe historie z wieloletniego życia zawodowego w Polsce i świecie. Wreszcie, jeżeli chodzi o grupę literacką Słowo, kalendarium wydarzeń za rok 2016, w sumie było 17 spotkań literackich, organizowanych przez grupę, w tym 9 spotkań promocyjnych członków grupy literackiej Słowo w Mielcu, 4 promocje członków grupy wyjazdowe poza Mielcem oraz 4 promocje gościnne w Mielcu, 4 literatów spoza Mielca. Najważniejszym wydarzeniem dla grupy literackiej był jubileusz 10-lecia funkcjonowania grupy, uroczyście obchodzony w dniu 10 września ubiegłego roku. Odbyło się ono w Samorządowym Centrum Kultury i było szeroko relacjonowane w lokalnych mediach. Na wniosek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej oznaczeni zostali srebrnymi krzyżami zasług Jerzy Mamcarz, Andrzej Talarek oraz Stefan Żarek. A odznaką zasłużony dla kultury polskiej nadaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek zarządu towarzystwa udekorowany został Andrzej Ciach. Na wniosek zarządu towarzystwa były prezes grupy literackiej Słowo Zbigniew Wicherski otrzymał od marszałka województwa podkarpackiego Władysława Portyla indywidualną nagrodę miłosierdzia. I wreszcie dochodzę do krótkiego sprawozdania z sekcji turystyczno-sportowej. Ta sekcja pod kierunkiem kolegi Janusza Wyziny realizowała wiele imprez, przede wszystkim dedykowanych profesorowi Szaperowi 130. rocznicy jego urodzin. I był to słynny rajd rowerowy zasłużonych postaci historycznych powiatu mieleckiego, tym razem, jak już wspomniałem, śladami Władysława Szefera. Dalej, odbył się rajd rowerowy szlakiem Władysława Szefera zorganizowany w maju. Dalej, była wycieczka plenerowa do Zakopanego Tatrzańskiego Parku Narodowego, założonego, jak wiemy, przez pana profesora Władysława Szefera i do Krakowa. Było to 4-5 maja ubiegłego roku, gdzie będąc w Krakowie, na grobie pana profesora zapalili żmiznicę i złożyli kwiaty. Wreszcie wspomnę o 3. edycji konkursu Krajobrazy mojej małej ojczyzny, zorganizowanej 14 czerwca ubiegłego roku, którego celem jest pokazanie i promowanie piękna ziemi mieleckiej, rozwijanie wrażliwości uczniów na otaczający świat, dostrzeganie walorów przyrody. Do konkursu, proszę sobie wyobrazić, przystąpiło 132 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy przygotowali 134 prace. Wspomnę jeszcze o drugim rajdzie rowerowym szlakiem mielecki samolot, a także wycieczkę plenerową do Kazimierza Dolnego 25 września przy współpracy oddziału Mieleckiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajowiczego. Zresztą większość tych rajdów i imprez, o których przed chwilą wspomniałem, była organizowana przy bardzo konstruktywnej i życzliwej współpracy Mieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajowiczego, za co dziękujemy temu towarzystwu. W sumie, proszę państwa, zrealizowano prawie wszystkie zadania zaplanowane na rok 2016, a budżet zamknął się na koniec roku nadwyżką w wysokości ponad 15 tysięcy złotych, a różnica pochodziła głównie z sektora prywatnego, oddawców, sponsorów, reklamodawców, donatorów. To towarzystwo naprawdę wiele robi. Raz w roku, proszę państwa, można wysłuchać tego wszystkiego, uświadomić sobie, jaką rolę pełni towarzystwo i co robi dla swojej małej ojczyzny. Dziękuję jeszcze raz panu przewodniczącemu. I dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili do takiego bogatego zrealizowania tego programu. Proszę teraz pana przewodniczącego. Przez zwane zebranie członków, przez państwa, pana Tadeusza. I ten zarząd
to zobowiązanie wykonał. Wykonał go, powierzając przygotowanie trudnego statutu, który uwzględniałby nie tylko zmiany, jakie zaszły w ostatnich dziesięcioleciach, ale także obligo to wynika z nowelizacji dwóch zasadniczych ustaw, które podpisał pan prezydent w ubiegłym roku. Chodzi o nowelizację ustawy o stowarzyszeniach, a także nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego. Co nam daje, co wnosi ten statut, który państwu prezentujemy? Oczywiście nie będę go odczytywać, ja tylko mówię, co wnosi, co nowego. Otóż ten statut pozwoli nam po uchwaleniu przez państwa uzyskać status organizacji pożytku publicznego. W tym także między innymi możliwość 1% odpisu od podatku na rzecz towarzystwa. My formalnie do tej pory nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Są to zapisy, które o tym stanowią. Ten statut ma pozwolić nam, zarządowi i towarzystwu, na stworzenie warunków do częściowego samofinansowania się działalności towarzystwa poprzez prowadzenie działalności odpłatnej, a także w ograniczonym zakresie działalności gospodarczej jako dodatkową działalność uboczną w stosunku do działalności pożytku publicznego, co nada prezesowi mocniejszy mandat, bo będzie to mandat walnego zgromadzenia członków, a nie wybierania prezesa spośród wyłonionych 15 kandydatów na członków zarządu. I wreszcie jest punkt taki, dość spory na zarządzie, ale w końcu przegłosowaliśmy go w sposób demokratyczny, a mianowicie nowelizacje te, o których wspomniałem, pozwalają członkom zarządu otrzymywać wynagrodzenie, o ile sytuacja ekonomiczna, finansowa towarzystwa na to pozwala. Są tu jednak bardzo rygorystyczne uwarunkowania, mianowicie decyzje o otrzymywaniu ewentualnego wynagrodzenia podejmowane są w drodze uchwały zarządu kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu. A szczegółowy tryb otrzymywania wynagrodzenia określa regulamin opracowany przez zarząd i zatwierdzony przez walne zebranie członków. A więc są to już dużo obostrzeń. Ważniejsze zmiany statutowe, o których wspomniałem przed chwilą, są konieczne dla zapewnienia jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju działalności towarzystwa. Pragnę przypomnieć uprzejmie członkom walnego zebrania, iż taki wniosek o zmianę został przyjęty przez walne sprzed 2 lat, o czym już wspominałem. Chcę także tutaj powiedzieć, że nową wersję statutu, raz jeszcze podkreślić, a także związanego z nim projektu regulaminów, chodzi o regulamin zarządu, regulamin komisji rewizyjnej, regulamin sądu koleżeńskiego i regulamin walnego zgromadzenia członków, przygotował zespół do spraw opracowania nowego statutu w składzie Janusz Wyzina jako jego przewodniczący, Ewa Salamaga jako członek i Andrzej Kobylacz jako członek. Zespół ten, współdziałając bardzo konstruktywnie zarówno ze mną jako z prezesem oraz całym zarządem i innymi organami statutowymi towarzystwa, doprowadził do przyjęcia tego projektu statutu przez zarząd na posiedzeniu w dniu 4 marca bieżącego roku, a w konsekwencji czego zarząd przygotował stosowny wniosek do walnego zgromadzenia członków, który odczytam i złożę na ręce pana przewodniczącego prowadzącego dzisiejsze obrady. Projekty stosownych uchwał związanych z uchwaleniem nowego statutu oraz regulaminu w imieniu zarządu towarzystwa przygotował i przedłoży skarbnik zarządu kolega Andrzej Kobylacz. Pragnę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom zespołu do spraw opracowania nowego statutu za olbrzymi, trudny do przecenienia, prawie 2-letni wkład pracy i społeczne zaangażowanie w przygotowaniu tego projektu i 4 projektów regulaminu. Jestem przekonany, iż uchwalenie przez państwa, przez członków walnego zebrania nowego statutu, który stwarza wiele nowych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie możliwości częściowego współfinansowania działalności towarzystwa wypracowanymi środkami własnymi, przyczyni się w istotny sposób do jeszcze bardziej dynamicznego jego rozwoju. I tutaj tylko chciałem dodać, panie przewodniczący, że przygotowany jest przez zarząd stosowny wniosek, który przedłożę panu przewodniczącemu. Dziękuję państwu, panu za omówienie tego projektu i państwu, którzy przygotowywali.
No i teraz proszę o dyskusję. Jeszcze chciałem tylko dodać, proszę Państwa, bardzo ważne. Ten projekt otrzymał pozytywną opinię prawną, oficjalną z Kancelarii Prawnej, a także opinię merytoryczną od znanych nam konsultantów, którzy konsultują zagadnienia związane z działalnością organizacji pozarządowej. Dziękuję bardzo. I to składam ten wniosek wraz z opinią do protokołu. Proszę Państwa, więc teraz proszę o dyskusję. Głos Panie Przewodniczący. Proszę Was. Ja bardzo poprosił Pana Prezesa o wyjaśnienie dokładnie, co to znaczy ta fuzja. Tak, połączenia. Ale dokładnie nie. To ja wiem, że połączenie, tylko dokładnie o co chodzi. To jest możliwość, czy na przyszłość, dokonania jakiejś fuzji dwóch podmiotów, które działają w określonej, że tak powiem, podobnej branży. I to jest możliwość, prawda? To jest potencjalna możliwość. Czy my z tego skorzystamy, z tego zapisu, tego nie wiem. Ale na przykład, przytoczę, gdybyśmy się chcieli połączyć z JARD-em, to jest instytucja branżowa nam podobna. To właśnie... No raczej nie ja osobiście. Proszę Państwa, przechodzimy właśnie, to jest dyskusja, więc bardzo proszę kolegę Jana, jeśli zabiera głos, to bardzo proszę. Bogatą tradycję mamy i teraz połączyć się z dzieckiem. Zachowanie nazwy. Ale tam jest jasno napisane. Zachowanie nazwy i o to zarząd zabiegał. Nie chcę wymieniać, kto o to zarząd imiennie zabiegał i ta nazwa zostaje zachowana. Jest to tylko ktoś może do nas dołączyć. Jak będzie się z taką konkluzją, to to zrobi. To jest potencjalna możliwość. Ale tam jest tylko działalność kulturalna. Całkowita działalność jakby. Proszę Państwa, prosiłbym bardzo o przeniesienie tej dyskusji na później sobie między dwoma panami. Natomiast proszę bardzo o kolejne głosy dyskusji. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji nad statutem? Nie ma. Jeśli nie ma, proszę Państwa, to wniosek, proszę o przeczytanie tego wniosku zarządu towarzystwa, o podanie pod głosowanie. Czy ja mam to przeczytać, czy Pani Sekretarz? Mogę to zrobić. Proszę bardzo. Przygotowany jest w imieniu zarządu wniosek formalny, wniosek o charakterze formalnym i kierowany do Państwa jako członku wolnego zebrania. Jest przytoczony konkretny paragraf, prawda, i punkt statutu. Mianowicie chodzi o postanowienia statutu zawarte w paragrafie 17 punkt E. O uchwalenie nowego statutu i konieczność tego uchwalenia wynika, już wspomniałem Państwu w poprzednim moim wystąpieniu na ten temat, dotyczy przede wszystkim z warunków ekonomiczno-społecznych, jakie zaistniały, prawda, pomiędzy uchwaleniem poprzedniego statutu a obecnym projektem. Także wynika z obowiązku, jaki nakładają na nas i na wszystkie organizacje pozarządowe te dwie nowelizacje, o których za chwilę mówię. Także wniosek formalny jest taki, że zarząd towarzystwa zwraca się z prośbą do walnego zebrania członków o głosowanie zarówno na statut towarzystwa, jak także na projekt tych dokumentów, regulaminów, które przygotował także ten zespół, prawda, statutowy, tylko tak określę, o głosowanie sposobne na każdy z nich i stosowne uchwały w tej kwestii, z tego co wiadomo, przygotował kolega Andrzej Kowalczyk. I w załączeniu do protokołu Panie Przewodniczący dołączam opinię prawną. Dziękuję.
To dziękuję bardzo. Sądzę, że już wszystko mamy jasne. W związku z tym proszę bardzo o Teraz to regulamin w kolejny etap. Jaki kolejny punkt regulaminu? Tak. Teraz. Pan skarbnik, tak? Przedłoży. Mamy po przypomnienie regulaminu. Z pierwszym głosowaniem, jeżeli chodzi o przyjęcie statutu. Następna, ale to dzisiaj masz te regulaminy. Na stole są. Proszę Państwa, kolejne regulaminy to są regulamin walnego zebrania członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, regulamin zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, regulamin komisji rewizyjnej, regulamin sądu koleżeńskiego i to jest statut. Proszę Państwa, jest to plik tego regulaminu. Zespół statutowy do każdego regulaminu ma przygotowany projekt uchwały przyjęcia tego konkretnego regulaminu. Kto przedstawi? Projekty uchwał z tym, że... Kto przedstawi projekty uchwał? Bo ja tego w porządku nie mam. Czyli pan przedstawi jako przedstawiciel tego zespołu. No i uchwały o przyjęciu statutu, które było usłyszane czytać? Nie. No proszę uprzejmie, tak jak pan mówił. Uchwała numer 4 przez 2017 walnego zebrania sprawozdawczego Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imienia profesora Wacława Szafera w Mielcu od tego 25 marca 2017 w sprawie przyjęcia statusu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imienia profesora Wacława Szafera w Mielcu. Na podstawie paragrafu 20 statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imienia Władysława Szafera Mielcu walne zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej uchwala co następuje. Przyjąć statut Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imienia profesora Władysława Szafera Mielcu. Dokument statut Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imienia Władysława Szafera Mielcu stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia decyzji przez Krajowy Rejestr Sądowy o wpisie do rejestru. Traci moc z chwilą wpisania do rejestru, traci moc statut aktualny. To jest pierwszy wniosek o przyjęcie statutu. Został przegłosowany. Tak, to jest przegłosowany. Kolejny jest uchwała nr 5 przez 2017. Nie będę czytał całości w sprawie przyjęcia regulaminu walnego zebrania członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imienia profesora Wacława Szafera w Mielcu. I również na podstawie paragrafu 20 statutu walne zebranie członków uchwala co następuje. Przyjąć regulamin walnego zebrania członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imienia profesora Władysława Szafera w Mielcu. Dokument regulamin walnego zebrania członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imienia profesora Władysława Szafera w Mielcu stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Czy uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia? Proszę Państwa, przegłosujemy w związku z tym. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedną osobę. Przy jednym osobie. Kolejnym regulaminem, którego projekt został przedstawiony walnemu zebraniu członków, jest regulamin zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Też uchwała nr 7 przez 2017 walnego zebrania towarzystwa. I jak w poprzednich uchwałach, na podstawie paragrafu 20 statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imienia Władysława Szafera w Mielcu, walne zebranie sprawozdawcze
sprawozdawcze plus Towarzystwo Mieścików Ziemi Mleckiej gminia profesora Władysława Szafara Pilcy uchwala co następuje. Przyjąć regulamin zarządu Towarzystwa Mieścików Ziemi Mieleckiej gminia profesora Władysława Szafara Pilcy. Dwa. Dokument regulamin zarządu Towarzystwa Mieścików Ziemi Mleckiej gminia profesora Władysława Szafara Pilcy stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednej wstrzymującej się przyjęto. Uchwała nr 7/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Mieścików Ziemi Mleckiej gminie profesora Władysława Szafara w Mielcu. Na podstawie paragrafu 20 statutu Towarzystwa Mieścików Ziemi Mieleckiej gminie Władysława Szafara w Mielcu uchwalne jest zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Mieścików Ziemi Mieleckiej gminie Władysława Szafara w Mielcu. Uchwala co następuje. Przyjąć regulamin Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Mieścików Ziemi Mieleckiej gminie profesora Władysława Szafara w Mielcu. Dwa. Dokument regulamin Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Mieścików Ziemi Mieleckiej stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Uchwała nr 8/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Mieścików Ziemi Mieleckiej w gminie profesora Władysława Szafara w Mielcu. Jak wyżej, na podstawie paragrafu 20 statutu walne zebranie sprawozdawcze uchwala co następuje. Jeden, przyjąć regulamin Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Mieścików Ziemi Mieleckiej gminie profesora Władysława Szafara w Mielcu. Dokument regulaminu Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Mieścików Ziemi Mieleckiej stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prosimy o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na głośno. Wszystkie tak. Proszę Państwa, teraz... Regulaminy, proszę Państwa, one mają w zasadzie charakter bardziej techniczno-proceduralny, więc nie są to odzwierciedlenie czy odbicie statutu, który przechodzony jest na samym początku, więc ja myślę, że tu nie ma jakichś kwestii merytorycznych, do które mogłyby budzić jakieś wątpliwości czy dyskusji. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 17. Dotyczy on uzupełnienia Sądu Koleżeńskiego. Proszę bardzo, Pana Prezesa. Proszę Państwa, już w miesiącu lutym, znaczy w miesiącu lutym, znaczy ubiegłego roku, dotychczasowy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, pan Zygmunt Osak, zgłosił pisemną rezygnację z tej funkcji. Towarzystwa to nie jest właściwy adres do przyjmowania rezygnacji przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. Jest nim tylko walne zebranie członków. Zwróciłem się do pana Zygmunta Osaka, który nie mógł, czy nie chciał przyjąć na dzisiejsze zebranie, aby zwrócił się z tą rezygnacją do walnego zebrania członków. Ja jego i tą rezygnację mam tutaj na piśmie. I proponuje on, żeby experience wymogi regulaminu, to jest to, na co mu zwróciłem uwagę, członkostwa przekierowuje pismo mojej rezygnacji adresowane do zarządu na walne zebranie członków, które odbędzie się tu podam mylną datę 11 marca zamiast 10. I tutaj kolejna część dotyczyła tylko, żeby uczyć minutą ciszy zmarłego pilota, co uczyliśmy na samym początku. To tyle w kwestii rezygnacji pana Zygmunta Osaka. Nie podał, bo który to robi, ale nie musi. I w związku z tym w Sądzie Koleżeńskim, proszę Państwa, jest taka oto sytuacja, że przy rezygnacji
przy rezygnacji pana przewodniczącego Zygmunta Osaka i przy rezygnacji pełniącego obowiązki prezesa Grupy Literackiej słowo koleżanki Aleksandry Piguły, no wygląda na to, że ten sąd jest trochę w rozsypce. Jedynym, który zadeklarował pozostanie w działalności sądu, jest pan Hubert Pomiankiewicz i o tym pani Aleksandra Piguła wspomniała w swoim wystąpieniu. W związku z powyższym zachodzi konieczność uzupełnienia składu zarządu o dwie osoby. I to bym bardzo prosił pana przewodniczącego o zapytanie walnego zebrania, czy są jakieś kandydatury na wakujące miejsca. Proszę państwa, proszę o zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego. Proszę się. Pierwsza. Proszę bardzo, pan Zbigniew. Moja propozycja to jest Jolanta Strychasz oraz Renata Mysiu. Czy pani wyraża? Zgodę? Pani wyraża, pani druga? Też wyrażają zgodę. Czy są jakieś inne kandydatury jeszcze? Nie ma innych kandydatur. W związku z tym zarządzam głosowanie nad tymi kandydaturami. Kto z państwa jest za tymi osobami, aby były członkami Sądu Koleżeńskiego? Wszyscy za. Kto jest? No nie wszyscy się odpowiedzą. Bardzo wiele osób. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? No nie, to wszyscy. Także gratuluję wyboru. I sądzę, że w tym składzie Sąd Koleżeński nie tylko utrzyma się do końca kadencji, ale pełni swoje zadanie w sposób wzorowy. Proszę państwa, mamy kolejny punkt. Mianowicie podanie pod głosowanie wniosku zarządu o przyznanie honorowego członkostwa Towarzystwa Myśliwych Ziemi Mieleckiej. Proszę bardzo, pan prezes. Kieruję do państwa walnego zebrania członków taki oto wniosek zarządu. Zarząd Towarzystwa Myśliwych Ziemi Mieleckiej imienia Władysława Szofera w Mielcu zwraca się do państwa, członków zebrania, działając w oparciu o postanowienia paragrafu 16 uchwalonego przed chwilą statutu o przyznanie, jest to niejako awansem, ale myślę, że to jest dobra okazja, żeby to zrobić, o przyznanie statusu członka honorowego towarzystwa panu Jerzemu Kazanie, byłemu wieloletniemu prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, osobie, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei towarzystwa w postaci wybitnie zasłużonej dla ziemi mieleckiej. Pan Jerzy Kazana to niedościgniony wzór społecznikowskiego działania i patrioty godny naśladowania przez nas oraz następne pokolenia. Wyrażam w imieniu zarządu nadzieję, iż szanowni członkowie walnego zebrania przyjmą ten wniosek i zagłosują przez aklamację. Dziękuję. Proponuję brawami. Brawa. Przyjęliśmy zaklamację. Prosimy o dokonanie wręczenia teraz. Wielce satysfakcją z przyjemnością wręczam panu dokument, który zaświadcza o ustanowieniu panu wolnego zebrania. Czy pan Jerzy zechce dwa zdania, tak? Dziękuję uprzejmie, że za tą pracę oceniony zostałem. Nie tylko ja, bo całe nasze towarzystwo zarząd, współpraca i wydajność tej pracy społecznej była bardzo wielka dla towarzystwa i uważam, że to, co ja będę mógł przekazać wszystkim
swoim kolegom z zarządu, który wstąpił już, bo wielu z nas jeszcze jest w zarządzie. No i dziękuję bardzo. Postaram się, mimo że już wiek, prawda, człowiek musi usunąć pewnie się brak, ale jeszcze kontynuuję. Będę zawsze do dyspozycji, jeżeli coś będzie trzeba zrobić dla Towarzystwa Wiosenki Siemieckiej, a będę miał na to siłę, bo staram się zrobić. Dziękuję. Proszę Państwa, teraz proszę o wniosek zarządu w sprawie zwolnienia z opłacania składek niektórych członków towarzystwa. Pan Zbigniew, tak? Pan wiceprezes Zbigniew. Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Niemieckiej zwraca się z prośbą do Państwa, działając w oparciu o postanowienie paragrafu 32 punkt 4 podpunkt 6 nowo uchwalonego przed chwilą statutu o podjęcie uchwały o zwolnienie z opłacania składek członkowskich przez członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niemieckiej wedle załączonej do niższego wniosku listy członków towarzystwa. Wyrażamy, iż w imieniu zarządu nadzieję, iż szanowni członkowie walnego zebrania przyjmą wniosek zarządu i zagłosują za podjęciem stosownej uchwały o zwolnieniu z opłacania składek przez członków, którzy ukończyli odpowiedni wiek życia i przez członków, którzy znajdują się w nie najlepszej sytuacji materialnej. I może tak szybko przeczytam tylko propozycję zarządu z dnia 29 grudnia 2016 roku o wystąpieniu do walnego z wnioskiem o zwolnienie 34 członków towarzystwa z opłacania składek według załączonej listy. I lista: Józef Cierzado Józef, Drozdowski Franciszek, Duszkiewicz Józef, Duszkiewicz Kazimierz, Florek Władysław, Gajek Bogdan, Gronek Marian, Kaszuba Franciszek, Lechociński Roman, Lupa Aleksander, Mikołajczyk Marianna, Mikołajczyk Mirosław, Misiek Jan, Padykuła Tadeusz, Pietrzak Jerzy, Ryś Władysław, Tylutki Franciszek, Wilk Józef oraz członkowie Klubu Środowisk Twórczych: Brożyna Jan, Ciach Andrzej, Czarnecki Stanisław, Drews Jan, Forna Irena, Kazana Anna, Krupińska Barbara, Laskowska Krystyna. Mianowicie podziękowania. I tutaj prosimy pana prezesa towarzystwa o wręczenie pisemnych podziękowań najbardziej zaangażowanym współpracownikom zarządu, którzy właśnie pracowali społecznie na te bardzo piękne sukcesy, o których słyszeliśmy wcześniej. Ja Państwu już wspominałem o tym, że będzie taki punkt porządku obrad, prawda, który będę chciał wyrazić i wręczyć pisemne podziękowania za wyjątkowe zaangażowanie i poświęcenie na pracę społeczną, która przyczyniła się w bardzo istotny sposób do osiągnięcia wyników, o którym sprawozdałem tutaj wystąpienie. I chciałbym pierwsze takie podziękowanie, nie będę czytał jego treści, żeby nie przedłużać, wręczyć koledze wiceprezesowi zarządu Zbigniewowi Wicherskiemu. Zbyszku, wielkie podziękowanie. Ten sukces. Takie podziękowanie składam pani prezes Klubu Środowisk Twórczych, koleżance Jadwice Klawe, członkowi zarządu. Składam koledze Januszowi Wizinie, członkowi zarządu, przewodniczącemu sekcji turystycznej. Tak.
takie samo podziękowanie za nieoceniony albo trudny do przecenienia wkład pracy, końcowy wynik towarzystwa składam skarbnikowi towarzystwa, koledze Andrzejowi Kurzynatorowi. Kolejną osobą, której chcę podziękować, jest członek zarządu, koleżanka, wiceprezes Klubu Środowisk Twórczych, koleżanka Agnieszka Malek. Podziękowanie składam koleżance Ewie Salamadze, członkowi zarządu i członkowi zespołu statutowego. Teraz jest kolejna tych, którzy redagują kronikę. Otóż kolejne podziękowanie składam członkowi zarządu, koledze Romanowi Trojackiemu, członkowi komisji przygotowującego i radującego kronikę towarzystwa, którą kontynuujemy. Także podziękowanie za pracę w zespole kronikarskim składam członkowi zarządu, koleżance Teresie Piśmie. I takie podziękowania składam członkowi zespołu redagującego i tworzącego kronikę, pełniący obowiązki od niedawna prezesowi klubu i prezesowi grup literackich, koleżance Aleksandrze Figurę.